Moda na Splesza trwa od kilku chyba, bodajże miesięcy. To jest chyba taka moda. Ja nawet nie wiem, skąd to się do końca wzięło w Polsce, ten pierwszy splash, ale pociągnął za sobą naprawdę bardzo dużą ilość gwiazd, osób nawet. Chyba bardziej podoba mi się teraz nowy splash, Ace Bucket, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo zimny splash z lodem, ponieważ jest w szczytnym celu i każdy, kto zrobi sobie tego splasha, musi wpłacić pieniążki, a jak nie zrobi, to musi wpłacić więcej. Myślę, że powinno być większa kwota, co prawda, jeżeli ktoś zrobi, powinien wpłacić większą kwotę, bo myślę, że 10 zł nie jest to dużo. Natomiast no fajnie, fajnie, że w ogóle jest taka inicjatywa i w ogóle dotarła do nas, do Polski, bo wiadomo, rozpoczęła się w Stanach i naprawdę chyba najfajniejszy splash Billa Gatesa. No, pociągnęła za sobą bardzo, bardzo dużo ludzi, więc to chyba jest taka trochę moda na pomaganie. Pomaganie jest trendy, chyba coś takiego bardziej. Przedwczoraj zostałam nominowana przez Dawida Kwiatkowskiego i właściwie chyba tylko tego splasha widziałam, ale naprawdę jest imponujący, ponieważ oblewa go 100 czy 150 fanek, więc na pewno to jest coś niesamowitego, fajny pomysł. No i powiem szczerze, że więcej nie widziałam. To będzie mój drugi splash, tylko to będzie zimny splash, tego się najbardziej boję chyba, bo ja nienawidzę zimna. Mam tydzień na przygotowanie tego, nawet nie wiem, jak to nazwać, teraz to chyba już jakieś przedstawienie jest wręcz. Nie wiem, no muszę pomyśleć. Od wczoraj wieczorem myślę, że chcę, żeby to było coś wyjątkowego, fajnego. Ale czy uda mi się przebić Dawida, bo to był naprawdę dobry pomysł. Nie mam jeszcze pomysłu, kogo nominuję. Już chyba wszyscy to zrobili. Drugi raz chyba nie powinno się nominować. No coś wymyślę.